Dzwoniłem się do Świadków Jehowy i to proszę, żeby te nagranie też rozpowszechniać do Świadków Jehowy, którzy są fałszywymi prorokami. Mateusz 7,15 i niewolnik Mateusz 24,45. Właśnie niewolnik służy Panowi ze świata. Pan to jest od grecki Bożek od podatków. Zdradził waszego Jehowy, waszego rzekomego Boga, który miał jednego syna Jezusa. Także macie poprzestawiane te wszystkie prawdy, które Chrystus głosił i żeście Chrystusa ogłosili z Ojcostwa, Izajasza 9,6, z boskości, 1 Jana 5,20, Tytusa 2,13, jest Bogiem Zbawicielem. No i zaparliście się Chrystusa, drugi list Piotra, drugi rozdział od 1 do 3, a Chrystus was kupił krwią doskonałą, 1 Koryntian 7,23. I Chrystus jako jeden pasterz, Jana 10,16, chce nas połączyć w Jego prawdzie, w Jego miłości. 1 Koryntian 13, rozdział od 1 do 13. I prawda się cieszy, znaczy miłość się cieszy z prawdy, a prawdą Efezjan 4,21 jest w Jezusie prawda. Jego Ojciec mu wszystko przekazał. Mateusz 11, rozdział od 25 do 30. Jana 3,34-36. Wszystko zostało mu przekazane. I Jana Ewangelia 5, rozdział od 17 do 29. Chrystus jako wtedy jako Syn Boży dał nam synostwo, Efezjan 4,5,1 wiarę, Efezjan 4,13 dał nam, aż my dojdziemy do doskonałości Syna Bożego i teraz ja jestem Synem Bożym. Rzymian 8,19, Jakuba 1,18, On mnie rodzi z prawdy Chrystusowej, bo Jana 8,44, no przykro mówić, ale jesteście no, synami diabła, Dzieje Apostolskie 13,10, albo jesteście synami Chrystusa, ja was wskrzeszam teraz. Mateusz 10,8, Efezjan 5,14, wybudźcie się jako syny marnotrawne, Łukasza 15,24-32, bo Chrystus przychodzi, Łukasza 9,60, żeby głosić Jego Królestwo, umarli nie grzebią umarłych, bo ludzie za życia są martwi, bo nie mają Ducha Chrystusa, Rzymian 8,9 i Jana Ewangeliana 14,17-20, ja nie jestem sierotą, Chrystus mówi, jestem z wami po zakończenie kłamstwa. Nie świata. Świat będzie istniał ten fizyczny zawsze, tylko ludzie, którzy nie uwierzą w Chrystusa, Jana 8,24, pomarli w grzechach swoich, bo Chrystus nie miał grzechu. Teraz ja jestem synem Chrystusa i Chrystus wyzwala was przez syna. Ja jestem synem Chrystusa. On jest moim ojcem w niebie. Mateusz 23,8-12. Jestem jego uczniem. Mateusz 23,1. A wy czyimi uczniami jesteście? Komu służycie? Kogo głosicie? Firmę? Jesteście widzialną organizacją? Drugi Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. My nie chodzimy dzięki widzeniu, tylko wierzy. Także drugi Koryntian 5,17. Kto jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Chrystus stworzy tego ducha, co Adam stracił. Efezjan 4,20-24. I będzie sprawiedliwość. Drugi Piotra 3,13. Ziemia nie będzie spalona. Będą spalone wasze kłamstwo. Wy niszczycie ziemię, czyli tych poddanych. Bo jak Żydzi, faryzeusze właśnie niszczyli tych uczniów i ktoś bał się wyznać Chrystusa, bo się bali, że ich wykluczą synagogę, jak ktoś wyzna Chrystusa. A wy się boicie coś powiedzieć na organizację, że są pedofile, i coś, bo ma być w krawacie, wszystko, firma. To jesteście w świecie. Korporterzy. I tam macie wolne datki, to i to jest wszystko oparte na kasie. Mateusz 6,24. Nie można służyć Bogu, a tym Bogiem prawdy jest Chrystus za Adama. 1 Koryntian 15, rozdział 22-23. Także Rzymian 5,12. W Adamie umieramy, a w Chrystusie Rzymian 5,19. Mamy życie. Kolosan 1 rozdział, 2 werset. Bracia w Chrystusie, nie Jehowie. Wszystkie bracia w Jehowie są fałszywi. Jeremiasza 9 rozdział. Poczytajcie sobie. I Chrystus dopiero daje wam prawdę i prawdziwych czcicieli. Jana 4 rozdział od 14-24. Do kogo pójdziemy? Do Chrystusa. Połączyć się w Jego prawdzie. Jana 6,63. On daje prawdę życia nieśmiertelnego. Pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział 6 werset. Także niech Duch Prawdy stąpi na was. Duch Prawdy Chrystusa, który jest obecny, ale wyście w świecie się pogubili. Ewangelia Jana 14, rozdział 17, werset. Nie bądźcie sierotami, Chrystus jest naszym Bogiem, Ojcem Abrahama, Izaaka, Jakuba. 1 Mojżesza 3,15. W te słowo prorocze wierzył Abraham
i wszyscy ci wierni, bo skała, co wodę pili na pustyni, to był Chrystus. Jest Chrystus, czyli 1 Koryntian 10:4. Jahwe to Chrystus, a wy zrobiliście z Jahwe, Jehowa, zrobiliście sobie firmę fałszywych proroków, Mateusz 7:15. I spełniacie literę prawa, tak Judasz 1:12 miał to zrobić. Także świadkowie, 8 milionów świadków Jehowy, niech się nawróci i będą świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie 1:8. Bo was oszukali. No Becary, my, Abraham, no co, zmartwychwstał, no kto tam żył, mieszka w tych domach. Góra się bawi, mrówki robią. Przecież niewolnik powinien siedzieć w kopalni siarki, w kajdanach, na nogach i kopać tam tą siarkę, nie? Niewolnik w końcu tak się nazywa. Bo my jesteśmy sługami Chrystusa i waszymi, jesteśmy wyzwoleni przez Chrystusa. Galacjan 5:1. Chrystus nas wyzwolił, a wy w niewoli kłamstwa jesteście u faraona, czy u diabła, którego Chrystus zamknął już na 1000 lat. Objawienie 20 rozdział od 1 do 3 i do 6, bo tam świadków Chrystusa i znamie bestii, także zostało osądzone. Macie tutaj, to jest Chrystus wywyższony w przyjściu Jego w czasie, jako świątynia w duchu i w prawdzie, i nasze ciało jest świątynią Boga żywego, a Bogiem żywym dla rodzaju ludzkiego jest tylko Chrystus. Mateusz 17:5, jego słuchajcie, 1 Koryntian 3, 3 rozdział 16-17. My jesteśmy świątynią. I tu macie prawo, objawienie 20 rozdział 4 werset. Także będą wyroki judaszowe, objawienie 9:6-21. Będziecie chcieli umrzeć, ale pamiętajcie, ja zwyciężyłem świat. Jana 16:33, bo mój ojciec Chrystus Emanuel zrobił to 2000 lat temu. On żyje i daje nam życie w jego prawdzie, miłości, naśladowaniu baranka. 1 Piotra, 2 rozdział 27-25, czyli objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Idziemy za barankiem, nie idziemy za Jehową kobietą, z prostytutką duchową, jak faryzeusze, tylko za barankiem. Objawienie 7 rozdział od 1 do 4. Jeszcze są miejsca, zapraszamy, błogosławimy.